Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest poniedziałek, 14 stycznia, a to oznacza, że czas na Tydzień w sieci, audycję informacyjną w Wolnym Radiu Kontestacja. Prowadzę ja, czyli Grzesiek S.S. Kosiorowski. Będziemy mówić o wszystkich wydarzeniach, o których napisano w sieci w ciągu ostatniego tygodnia, dotyczących wolności i przedsiębiorczości. No dobra, nie o wszystkich, ale o tych, które wydały mi się najbardziej interesujące. W szczególności nadal będzie dużo o nowych przepisach prawnych, które jak zwykle wchodzą razem z Nowym Rokiem. Zajrzymy do ZUS-u i zobaczymy, czemu Opole chce być strefą specjalnej troski. Z zagranicy najciekawsze wydały mi się informacje o cięciach socjalnych w różnych europejskich krajach oraz naprawdę spora porcja drobnych wiadomości ze Stanów Zjednoczonych, otwierająca tegoroczny cykl z głupotą na północ od Rio Grande. A na koniec coś, co znajdzie się zapewne w tytule odcinka, bo chyba najbardziej jest poruszające, czyli a co z biednymi dziećmi? Konkretnie historię o tym, że chcąc pomagać, nie możemy zapominać o prawach ekonomii, gdyż nasze wysiłki mogą obrócić się na przekór nam. A co gorsza, być ze szkodą dla osób postronnych. I jeszcze zanim zacznę, zapowiem od razu, że za tydzień audycji nie będzie, za dwa tygodnie prawdopodobnie też, jako że Wiktor nie obudził się jeszcze ze snu zimowego, a ja mam w tym momencie huk roboty. No wiecie, studenci się sami nie obleją. Za trzy tygodnie przywitamy się pewnie jakąś totalną miazgą. A potem już sezon trzeci powinien biec bez przeszkód. To pojechali. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Miałem zacząć od zmian podatkowych, bo w końcu to, gdzie idą pieniądze, pozwala tropić najciekawsze rzeczy, jakie się w państwie dzieją. Ale po pierwsze jest ich bardzo dużo, po drugie dużo jest drobnych, po trzecie o większości mówiłem, a po czwarte trudno o tym opowiedzieć ciekawie, więc po prostu zachęcam do zerknięcia pod audycję, tam będą linki i można sobie o tym przeczytać, jeśli ktoś jest bardziej zainteresowany. Natomiast zdecydowałem się zacząć od czegoś, co wiele osób tutaj zainteresuje, mianowicie od zmian w ustawie o zbiórkach publicznych. Otóż jak podaje portal samorzadinfor.pl, Rada Ministrów zdecydowała się przyjąć założenia do nowej ustawy o zbiórkach publicznych i, co ciekawe, ustawa ma zmniejszać rygory w tym zakresie. Przypominam, dotychczasowa ustawa z 1933 roku pozwalała na zbiórki publiczne tylko po uzyskaniu zgody z urzędu. Dodatkowo dotychczasowe rozporządzenia powodowały, że w definicji zbiórki publicznej mieściły się m.in. wpłaty na konto bankowe oraz sprzedaż rozmaitych przedmiotów i usług, np. charytatywnych SMS-ów. Teraz definicja będzie ścisła i zawężona. Zbiórką będzie tylko zbieranie darów lub gotówki w przestrzeni publicznej, czyli wtedy, kiedy zbierający i darczyńca nie znają się. Tak więc wpłaty na konto czy charytatywne SMS-y nie będą powodować podpadania pod właśnie ustawę o zbiórkach publicznych. Zbiórką będzie tylko zbieranie właśnie pieniędzy do puszek, skarbonek i innych pojemników, no w przestrzeni publicznej, czyli na przykład na ulicy. Zbieranie w internecie z całą pewnością pod ustawę podpadać nie będzie. Drugie ważne ułatwienie to to, że nawet jeśli faktycznie będzie ktoś coś zbierać do puszki na ulicy, to nie jest mu potrzebne od tej pory urzędowe zezwolenie. Wystarczy zgłosić swoją zbiórkę i to nawet przez internet. Jeśli to faktycznie wejdzie w życie, no to trzeba będzie pochwalić rząd. Aczkolwiek warto przypomnieć, że pierwsza wersja ustawy, która powstała tak jakoś pół roku temu, nie była taka liberalna i dopiero protest wielu organizacji spowodował, że rządzący podeszli do sprawy rozsądniej. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Czas na temat, który mnie osobiście interesuje mało, ale wiem, że interesuje słuchaczy. Czyli walkę rządu z papierosami. Tym razem rząd jest wspierany przez Komisję Europejską. Unia wydała ostatnio z siebie tak zwaną dyrektywę tytoniową, którą właśnie poparło Ministerstwo Zdrowia. Jak pisze Forsal, gdy dyrektywa wejdzie w życie,
Etykiety ostrzegawcze na opakowaniach produktów tytoniowych będą powiększone. Nie będzie wolno dodawać substancji aromatyzujących i smakowych do tytoniu. A także wszystkie papierosy będą wyglądać tak samo, bo niektóre podobno swoją budową sugerowały, że są mniej szkodliwe. Ponadto producenci będą musieli zgłaszać do właściwego organu skład zarówno produkowanych, jak i dopiero wchodzących do produkcji papierosów. Ponadto chyba będą musieli prowadzić jakieś ankiety, gdyż będą musieli dostarczać co roku analizę, z jakich grup społecznych i przedziałów wiekowych pochodzą konsumenci ich produktów. Na każdym opakowaniu papierosów ma też pojawić się indywidualny identyfikator, dzięki czemu zawsze będzie można sprawdzić, skąd dany papieros pochodzi. Wiadomo już, że wiele milionów stracą na tym zarówno rolnicy, czyli hodowcy tytoniu, producenci papierosów, a co ciekawe również budżet państwa, który na akcyzie na papierosy zarabia aż 18 miliardów złotych rocznie. Co ciekawe, choć może raczej powinienem powiedzieć, co typowe w takich przypadkach, Unia nie jest do końca konsekwentna. Palacze będą więcej musieli płacić, by pozostać przy swoim nałogu, ale także więcej zapłacą, chcąc z niego wyjść. Jednym z narzędzi rzucania palenia bowiem jest e-papieros, czyli jakieś takie ustrojstwo, które przy pomocy wkładu o odpowiednim składzie i otaczającej go odrobiny elektroniki symuluje doznania z procesu palenia, a jest w miarę nieszkodliwe i nieśmierdzące. Tak więc może być stosowane jako element przejściowy pomiędzy paleniem a jego rzuceniem. Jednak jako, że Komisja Europejska nie ma pełnej pewności, czy takie produkty nie są szkodliwe, przygotowuje już prawo uderzające w producentów e-papierosów. Będą musieli oni swoje produkty badać, oczywiście w ośrodkach licencjonowanych przez Unię, by uzyskać zezwolenie na sprzedaż. Inaczej, podobnie jak papierosiarze, będą musieli na nich umieszczać ostrzeżenia o tym, że to jest szkodliwe dla zdrowia. Naturalnie konsekwencją będzie wzrost cen. Dziś już wiemy, że wolny rynek i wszyscy jego kapłani z arcybiskupem Tuskiem, biskupem Polowym Pawlakiem i papieżem kapitalizmu politycznego Kaczyńskim. Co trzeba wypalić, żeby mieć takie pomysły, wie tylko Janusz Palikot. O wszystkim innym dowiesz się z kontestacji. Wolnego Radia Wolnych Ludzi. Już nie zamierzałem mówić o fotoradarach, bo w dwóch ostatnich odcinkach o nich wspominałem. Więc to się trochę robi nudne, tym bardziej, że temat podchwycił mainstream, więc człowiek czuje się dziwnie, będąc wrzuconym do jednego worka z Tomaszem Lisem. Tym bardziej, że w porównaniu do wielu spraw, jakie w Polsce się dzieją, ta naprawdę nie jest aż tak ważna. No, ale jak mówię, to już ostatni raz, bo dzieje się kilka rzeczy, które po prostu powodują, że nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać. Wiadomość z Forsal.pl brzmi bowiem jak wiadomość z 1 kwietnia. Główny Inspektorat Transportu Drogowego, który rzeczonymi fotoradarami przynajmniej państwowymi zarządza, ma ambicje, by swoją biurokratyczną armię powiększyć o siły powietrzne. Zamierza bowiem skorzystać z nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Kierownictwo inspekcji chce na drogi wysłać 2 śmigłowce z fotoradarami, a potem tę flotę powietrzną rozszerzyć. Nawet o drony, czyli specjalne bezzałogowe samoloty, o których głośno było ostatnio w związku z akcjami Stanów Zjednoczonych. To ewidentnie uzupełniłoby braki w rozwoju biurokratycznego imperium inspekcji, która zatrudnia już ponad 700 urzędników, co oznacza 14-krotny wzrost zatrudnienia w ciągu ostatnich 4 lat. Na razie Ministerstwo Transportu zaprotestowało, ale jeśli wpływy z mandatów nie będą ratować budżetu, to kto wie. A skąd na to będą pieniądze? Otóż przede wszystkim z Brukseli. Jak podaje Puls Biznesu, cała inwestycja w zakup 400 nowych fotoradarów i 20 urządzeń monitorujących przejazd na czerwonym świetle pochłonie prawie 190 milionów złotych, ale ponad 100 milionów złotych przyjdzie na to z funduszów Unii Europejskiej. Jedyne, co może pocieszyć kierowców,
to to, że rząd nie lubi konkurencji w łupieniu obywateli, nawet tworzonej przez swoich podwładnych. Dlatego zamierza ograniczyć prawo samorządów do posługiwania się fotoradarami. I właśnie jedynie Główny Inspektorat Transportu Drogowego miałby się zająć walką z piratami drogowymi. Rzecznik resortu Mikołaj Karpiński mówi, że działania niektórych straży miejskich w obszarze instalowania i używania fotoradarów mogą być niezrozumiałe dla opinii publicznej oraz przyczyniać się do podważania zasadniczego celu użycia fotoradarów, jakim jest walka z osobami nieprzestrzegającymi zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. No kto by się domyślił? Mówiąc po ludzku, straże miejskie czy gminne ustawiają fotoradary w ten sposób, że jest to jasne, że nie zmniejsza to niebezpieczeństw ruchu, a tylko ma na celu łupienie kierowców. Ministerstwo uważa, że powinno się to robić subtelniej. I zapowiada, że będzie pilnować, by mierzenie prędkości było tylko w miejscach faktycznych zagrożeń na drodze. Oczywiście samorządy są zaniepokojone kolejnym przycięciem ich dochodów i zapowiadają protesty. Każdy z nas ma i w OFE, i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacja. Kolejny temat nawiązuje do występu niedawnego gościa, którego możecie posłuchać w kontestacji w jednej z ostatnich audycji Raport Martina. Chodzi o człowieka piszącego zawodowo licencjaty i prace magisterskie. Naprzeciw wychodzi mu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zapowiada zmiany w kształceniu na studiach. Po pierwsze, jak podaje Many.pl, ministerstwo chce ułatwić studiowanie osobom, które przekroczyły 25 rok życia. No cóż, niewątpliwie polepszyłoby to statystyki, bo przestaliby się liczyć do bezrobotnych. Otóż osoby, jak to mówi dokument, dojrzałe i z doświadczeniem zawodowym, będą mogły się dostać od razu na drugi albo trzeci rok studiów. I nie będą musiały chodzić na zajęcia, by kontynuować naukę. Dzięki temu głównym kryterium będzie to, czy... prawda, student będzie umiał napisać pracę licencjacką samodzielnie. W ramach reformy ma się pojawić też lista ostrzeżeń dla studentów, na której znajdą się kierunki i uczelnie, które niedostatecznie realizują programy nauczania. No to fajnie, zwłaszcza, że realizacja programu nauczania to pewne miejsce pracy w przyszłości. Natomiast nie da się ukryć, że przed szereg w kwestii reform wyszedł Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, dochodząc do słusznego skądinąd wniosku, że prace licencjackie są tylko marnowaniem papieru i postanowił ten tryb zdobywania tytułu jakoś zmienić. Jaki jest pomysł? Zamiast prac studenci pisaliby hasła do Wikipedii z dziedziny, którą się zajmują. Cóż, zważywszy na poziom niektórych studentów, chyba najbardziej poszkodowaną przez ten pomysł byłaby sama Wikipedia. Choć jeśli nad tym pomyślę, to oczywiście jest to krok w dobrym kierunku, bo zamiast rzeczy totalnie niepotrzebnych będzie się tworzyć rzeczy, które mogą się komuś przydać. Ale czy na pewno umiejętność napisania hasła na jeden zadany temat jest miernikiem wyższego wykształcenia? Muszę panią zmartwić, ja nie za bardzo wierzę w państwowe emerytury, także staram się zabezpieczyć sobie tą przyszłość właśnie i przez oszczędności, i przez dobre relacje z moimi dziećmi. Chcesz poznać powody, dlaczego wicepremier Pawlak tak myśli? Słuchaj dalej. Gospodarka światowa chwieje się pod ciężarem państwowych dotacji, na przykład dla wielkich banków, a że my chcemy gonić świat, to też nasz rząd musi sobie pozwolić na takie właśnie dotacyjki i bailouciki. Rząd przyjął właśnie raport o pomocy publicznej za 2011 rok, w którym możemy wyczytać m.in., że wsparcie dla firm najwyraźniej nieopłacalnych w prowadzeniu wyniosło w tamtym roku prawie 21,5 miliarda złotych.
To, że największe dotacje dostały branże energetyczna i gospodarki odpadami, to mało zaskakujące. Ale ciekawsze jest, że na trzecim miejscu są firmy zajmujące się ochroną i działalnością detektywistyczną, które otrzymały grubo ponad 800 milionów złotych. Większość to popularne i tak wyśmiewane dotacje dla niepełnosprawnych ochroniarzy. Cel szczytny, ale czy realizacja go nie ośmiesza, zwłaszcza za 800 milionów? Kontestacja. Skoro już zaglądamy do rozmaitych instytucji, które działają ciut nietypowo jak na cywilizowane państwo, to nie możemy pominąć milczeniem tematu ZUS-u. Dzięki zakładowi utylizacji szmalu podobno będziemy dosyć nietypowym krajem, wręcz ewenementem w całej Europie. Otóż tylko u nas emerytury będą średnio niższe niż od rent. Albo, patrząc na to pozytywnie, renty będą wyższe od emerytur. Nawet w sytuacji, gdy emeryt faktycznie będzie pracował do 67 roku życia, a rencista odejdzie z pracy 10 lat wcześniej. A różnice są znaczące, bo przy tych samych zarobkach mogą sięgać nawet kilkaset złotych miesięcznie. Dlaczego? Bo choć system emerytalny został trochę zreformowany, świadczenia zostały uzależnione od wysokości odłożonych składek i od 2014 roku ZUS będzie wypłacał emerytury liczone wyłącznie po nowemu, co oznacza ich obniżkę mniej więcej o 1/3, a w tym czasie reforma rent nie została przeprowadzona. Ot, drobna osobliwość. Urzędnicy z Zakładu Utylizacji Szmalu, żeby nie popaść w depresję przysypani takimi osobliwościami, profilaktycznie idą na zakupy. No co? Wiele kobiet mówi, że to działa. Dzięki podniesieniu w tym roku składki rentowej, a potem składki wypadkowej, ZUS w Wałbrzychu strzelił sobie nową siedzibę za 40 milionów złotych. Na otwarciu wystąpił prezes ZUS-u Zbigniew Derdziuk i oświadczył: jestem dumny, że nasza instytucja ma najładniejszy i najnowocześniejszy budynek z Wałbrzychu. Innymi słowy, w Wałbrzychu nikt nie ma na tyle pieniędzy, żeby postawić sobie budynek bardziej nowoczesny niż pałacyk urzędniczy. Też mi powód do chwały. Ale to nic dziwnego, bowiem wałbrzyszski ZUS zatrudnia 1300 pracowników, a że Wałbrzych liczy sobie 120 tysięcy mieszkańców, to jeden pracownik ZUS-u przypada na 93 mieszkańców miasta. Z innych ciekawych danych, długość półek z dokumentacją w tym supernowoczesnym budynku szacuje się na 20 km długości, według oświadczenia tamtejszych pracowników. Abstrahując już od tego, że ostatnio wynaleziono coś takiego jak komputer i ktoś mógłby to urzędnikom ZUS-u w końcu powiedzieć, to okazuje się, że na każdego mieszkańca wypada średnio teczka o grubości 17 cm. Z drugiej strony, znając ZUS, być może te informacje są przechowywane na glinianych tabliczkach albo zwojach papirusów. To by tą grubość lepiej wytłumaczyło. A jako, że pieniędzy jest ewidentnie nadwyżka, przynajmniej w ZUS-ie, bo chyba nigdzie indziej w Polsce, za pieniądze podatników ZUS ufundował swoim pracownikom wyjazdy na obozy narciarskie. I to obozy luksusowe z pełnym wyżywieniem, wszystkimi atrakcjami i ubezpieczeniami. Właśnie na organizację takiego obozu dla pracowników przetarg ogłosił wspomniany oddział wałbrzyski. Warunki: 5 noclegów w górskim hotelu z pełnym wyżywieniem, opieka ratownika i instruktorzy. Ponadto całodzienne karnety na wyciągi narciarskie i ubezpieczenie na kwotę 15 tysięcy na uczestnika. Dodatkowo codzienny transport. Oddział wałbrzyski został jednak przebity przez oddział krakowski. 180 pracownikom, którzy pojadą na taką wycieczkę, opłacono aż 30 instruktorów. A poza tym oczywiście 6-dniowy turnus, codzienny transport, karnety na wyciągi i kulik. Jakie to życzenia się składało w takich przypadkach? A, połamania nóg, panowie i panie. Czy to słynne hasło, że mamy takie same żołądki? Proszę pana, ale mózgi mamy inne i na tym sprawa polega. Polityczna poprawność? Dęte slogany? Nie w kontestacji. Na zakończenie wiadomości z kraju dwie informacje lokalne. Opolski sejmik wojewódzki
poparł w głosowaniu inicjatywę utworzenia dla Opola strefy specjalnej troski, a dokładnie specjalnej strefy demograficznej. Co to jest specjalna strefa demograficzna? Autorzy projektu wzięli wzór ze specjalnych stref ekonomicznych i ma to być, cytuję, pakiet rozwiązań służących przeciwdziałaniu procesom depopulacji. W jaki sposób? Otóż politycy chcą uchwalić zwiększenie atrakcyjności i liczby miejsc pracy w regionie, zapewnienie stabilności zatrudnienia młodych rodziców, a zwłaszcza kobiet, poprawę dostępności mieszkań dla młodych osób oraz kilka innych. Bardziej szczegółowe, przedstawione przez marszałka województwa opolskiego Józefa Sebestę, propozycje to uzależnienie wysokości opłat za żłobki czy przedszkola od liczby dzieci i wysokości dochodów rodziców, zagwarantowany powrót dla matek na to samo stanowisko pracy po urlopie rodzicielskim i wspólne opodatkowanie nie tylko dla małżeństw, ale też małżeństw razem z dziećmi. A generalnie mają być realizowane cztery pakiety: socjalno-prokreacyjny, edukacyjny, pakiet Praca to bezpieczna rodzina i pakiet Zachód słońca dla seniorów. Opolanie oczywiście muszą czekać na pozwolenie z Warszawy, by coś takiego utworzyć. Dlatego pomysł ten może być zupełnie nierealny, bo jak argumentuje jeden z trzeźwiejszych radnych, już widzę, jak minister Rostowski tworzy na Opolszczyźnie raj podatkowy dla małżeństw wielodzietnych. Ale generalnie pomysł, żeby przez zakazywanie zwolnień pracowników zachęcić biznes do tworzenia miejsc pracy takich, dla których Opolanie mieliby chcieć zostać w swoim mieście i w regionie, jest godny zauważenia i wyróżnienia. Ech, idioci. Wszędzie idioci. To są pieniądze, które w innym przypadku leżałyby raczej na lokatach niż pracowały w gospodarce. Mówimy o tym czasie kryzysowym. Masz dość ekonomicznych bredni? Nie wierzysz, że to bociany przynoszą procenty z lokaty? Nie słuchaj polityków. Słuchaj kontestacji. Ostatnia wiadomość, jak wiele innych przesłana przez słuchaczy, wydawała mi się nieistotnym drobiazgiem, bo ileż można mówić o korupcji i nepotyzmie w polityce. Zresztą faktycznie zbyt ważna nie jest, ale na zakończenie nadaje się w sam raz, bo jest tak pięknie absurdalna, że podsumowuje wszystkie inne informacje. Chodzi o Łódź i artykuł z lokalnego oddziału portalu Gazeta.pl. Może opiszę artykuł, choć każdy oczywiście może sprawdzić to w linkach, bo jak go zobaczyłem, to nie mogłem przestać się śmiać. Najpierw jest dramatyczne zdjęcie, na którym w przedszkolu pomiędzy dziećmi chodzi jakieś wysokie, kosmate stworzenie, które na pierwszy rzut oka kojarzy się chyba tylko z tym misiem pedofilem z internetu. Pod spodem podpis. Michał Zewald, syn radnej miejskiej Wiesławy Zewald, przebiera się za szopa i straszy dzieci, informują pracownicy grupowej oczyszczalni ścieków. Że co? Że jakiś nienormalny, tak? Ale czemu grupowa oczyszczalnia ścieków? Okej, tę wiadomość trzeba rozpracować. Zacznijmy od tego, że cała sprawa ma średnio wiarygodne źródło, aczkolwiek pasujące oczywiście do gazety.pl, bo to jest anonimowy donos pracowników wspomnianej państwowej spółki, czyli właśnie grupowej oczyszczalni ścieków. Ale donos o tyle wiarygodny, że dziennikarze zadali sobie trud dotarcia do bohaterów, o ich przełożonych i tak dalej, i nikt się nie wypiera całej akcji. A o co chodzi? Otóż grupowa oczyszczalnia ścieków ma maskotkę. To już właściwie wystarczyłoby na newsa. Wyobrażacie sobie maskotkę oczyszczalni ścieków? Po co maskotka? Jakiś miły ściek? Czy co? I tą maskotką właśnie jest shop. Ale nie wystarczy, żeby tam jakieś shopy były w logo firmy, czy żeby jakieś maskotki rozdawać kontrahentom. Nie, miejska spółka zamówiła dwa kostiumy tych miłych zwierzątek i zatrudniła dwóch ludzi, którzy łazili w tych przebraniach po pubach i restauracjach, promując akcję, uwaga, o kolejnej powalającej na łopatki nazwie Szanuj Sedes, woda wraca. No i w ramach tej akcji sprawdzały, czy nikt nie wrzuca śmieci do muszli klozetowych. Po kilku miesiącach tej akcji chodzić zaczęło jedno zwierzątko, zatrudnione już na etat, i nie po pubach, tylko do szkół i przedszkoli, edukować dzieci o ściekach.
Całość obrazu uzupełniają plotki, że za to shop zarabia 3,5 tysiąca złotych i jest synem radnej z Platformy Obywatelskiej. O, jest jeszcze jedno zdanie z artykułu, które mnie urzekło i aż muszę zacytować. Nasz informator z urzędu miasta, który widział zwierzątko w akcji, też nie może potwierdzić, czy to Michał Zewald. Mówi, nigdy nie widziałam shopa bez głowy. Naprawdę sam nie wiem, jak tego newsa skomentować. Ale mam nadzieję, że następnym razem, jak będziecie płacić podatek, pomyślicie sobie, że idzie ten podatek na pensję dla shopa chodzącego po przedszkolach jako maskotka grupowej oczyszczalni ścieków i opowiadającego o akcji Szanuj sedes, woda wraca. Od razu wam się zrobi, jeśli nieprzyjemniej, to weselej. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Zresztą ja nic na ten temat nie wiem. Czyli ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu. Kontestacja. I tradycyjnie w środku między wiadomościami krajowymi a zagranicznymi blok informacji, które nie przeszły przez gęste sito eliminacyjne i nie zostały ani nie zostaną omówione w tym wydaniu tygodnia w sieci szczegółowiej, ale jednocześnie są na tyle ciekawe, by znaleźć się w linkach pod audycją, do których przejrzenia zachęcam. A teraz krótkie zajawki, może kogoś coś zaciekawi. A więc z Polski, tak jak wspomniałem, dużo nowych przepisów podatkowych, można sobie poczytać w portalu interia.pl o nich. Ruszył proces związany z Kościelną Komisją Majątkową ze względu na podejrzenie wielu nieprawidłowości. W ramach oszczędności Sejm w podziemiach strzelił sobie nowy kompleks wypoczynkowy z sauną, siłownią, basenem itd. za jedyny milionik. W Gdańsku Zarząd Komunikacji Miejskiej przeprowadził akcję promującą czytelnictwo, zawieszając na krzesełkach w tramwajach siatki z książkami. W ciągu 5 dni akcji książki zniknęły wszystkie, a siatki prawie wszystkie. Choć domyślnie ludzie mieli tylko czytać siedząc w tramwaju, a nie zabierać te książki do domu. Jednak organizatorzy akcji nie zamierzają z niej rezygnować, zamierzają do tramwaju wrzucać nowe książki, liczą, że ludzie kiedyś odniosą. W końcu nie robią tego za swoje pieniądze. Ostatecznie uniewinniony został Łukasz Kasprowicz, bloger z Mosiny, o którym wielokrotnie mówiłem, który starł się z lokalnymi władzami. I ostatnia z krajowych wiadomości, dwie ciekawe, trochę przeczące sobie statystyki. Mieliśmy w ostatnim roku do czynienia zarówno z rekordową ilością zakładanych firm, jak i rekordową ilością bankrutujących firm. Jeśli chodzi o dodatkowe wiadomości ze świata, Unia Europejska pokazuje swoją ludzką twarz, walcząc z monopolami kolejowymi, przede wszystkim z Deutsche Bahn. Ciekawe, kiedy zabierze się za PKP. Mieszkańcy Tallinu, stolicy Estonii, zgodzili się nałożyć na siebie dodatkowy podatek, by jeździć bezpłatną komunikacją publiczną. W Czechach właśnie zmienia się prezydent. Tak lubiany przez wielu słuchaczy kontestacji prezydent Václav Klaus odchodzi, a jego partia nie ma wielkich szans na przedłużenie władzy. Jeśli chodzi o kronikę eurokryzysu, to warto zwrócić uwagę na rekordowe bezrobocie w Grecji i spadek poziomu Cypru w ratingach do określenia jego obligacji jako śmieciowych. W Nowym Jorku niania Bloomberg, czyli burmistrz miasta, po walce ze zbyt dużymi opakowaniami na Coca-Colę, walczy teraz ze stosowaniem silnych środków przeciwbólowych. W Afryce, tutaj dwa newsy, islamiści odnoszą kolejne sukcesy, próbując przejąć kontrolę nad Mali, a w Nigerii telefony komórkowe są rozdawane rolnikom za darmo, oczywiście przez rząd. Rząd japoński z kolei nie przejmuje się zupełnie powiedzeniem Einsteina, że robienie wielokrotnie tego samego i oczekiwanie innych skutków to dobra definicja szaleństwa i wdrażają kolejny pakiet stymulacyjny. Od 20 lat nie udało im się zastymulować gospodarki, ale co tam. Wietnam po pewnej liberalizacji zawraca chyba w stronę socjalizmu.
W innym socjalistycznym raju, Korei Północnej, świętowano urodziny Kim Jong-una, ich umiłowanego lidera, który wszystkim koreańskim dzieciom rozdał cukierki. Na koniec niepokojąca wiadomość. Pamiętacie, jak Google zawsze się stawiało w roli obrońcy wolności słowa, zwłaszcza kiedy na przykład Chińczycy chcieli je zmusić do autocenzury? No to to samo Google autocenzuruje się ewidentnie na wniosek korporacji filmowych, czego świadectwo możecie zobaczyć w ostatnim linku. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. I drugą część audycji, czyli wiadomości międzynarodowe, zaczniemy jeszcze od informacji zahaczającej o Polskę. Konkretnie kontynuacji znanego konfliktu pomiędzy Polską a Komisją Europejską. W kwestii, z której każdy normalny człowiek by się cieszył, a biurokraci się martwią. Chodzi bowiem o nadprodukcję mleka. Tak, tak, polskie faszystowskie krowy nienawiści dają więcej mleka niż biurokraci polscy z unijnymi ustalili w umowach. Jeszcze nie obliczono, ile to wypadło za ubiegły rok, ale prawdopodobnie Polska przekroczyła limit produkcji o jakieś 2%, czyli jakieś 200 tysięcy ton. A to nie byle co, bo za każdy wyprodukowany ponad limit litr mleka na Polskę będzie nałożona kara w wysokości 1,20 groszy. Razem wyjdzie kilkadziesiąt milionów euro. Jeszcze zabawniejsze dla normalnego człowieka niż sam problem są sposoby jego wykorzystania. Na przykład część tego mleka Polska chce zarejestrować jako tak zwaną kwotę bezpośrednią, czyli to, co w gospodarstwach się po prostu wypija. No ale Unia nie chce wierzyć, że rolnicy tyle mleka piją. Widocznie już ich spotkali i wiedzą, że wolą pić co innego. Polscy przedstawiciele rolników jeszcze mają nadzieję, że uda się wymigać od kary dzięki dwóm pomysłom. Po pierwsze, żeby nie liczyć tonażu mleka, tylko ilość tłuszczu zawartego w mleku, który jest bardziej brany pod uwagę przy rozliczaniu kwoty mlecznej, a polskie krowy widocznie mało tłuste mleko dają. Innym sposobem ma być przyporządkowanie części nadwyżek rolnikom, którzy swoich limitów z kolei nie wykorzystują w całości. Ot, takie klasyczne dylematy centralnego planowania. Kontestacja. Kolejna ciekawa sprawa w temacie prywatności w sieci to walka Niemiec z Facebookiem. Otóż w Niemczech obowiązuje prawo stwierdzające, że obywatele mają możliwość korzystania z usług medialnych, czyli również z portali społecznościowych, bez ujawniania swoich prawdziwych danych osobowych. Natomiast Facebook ma tradycyjną politykę używania prawdziwych danych osobowych przez użytkowników i zostawmy na boku, na ile ona jest skuteczna. Portal twierdzi, że dzięki temu jest łatwiej znaleźć i usunąć konta spamerskie, poprawia to bezpieczeństwo portalu i zwiększa poczucie odpowiedzialności użytkowników. W tym momencie, jak podaje portal Guardian, stan sprawy jest taki, że Thilo Weichert, komisarz do spraw ochrony danych osobowych w Schleswig-Holstein, grozi Markowi Zuckerbergowi, prezesowi Facebooka, grzywną w wysokości 20 tysięcy euro, jeśli Niemcy nie otrzymają od Facebooka opcji korzystania z portalu anonimowo. Cała koncepcja jest dość dziwna, zważywszy, że do rejestrowania na Facebooku nikt nikogo przecież nie zmusza. Szczególnie zabawne wydaje się to w połączeniu z polityką rządów, nie tylko niemieckiego, ale i rządów na całym świecie, by użytkownicy internetu byli coraz mniej anonimowi, ale oczywiście względem państw, a nie względem prywatnych firm, którym dane podają dobrowolnie. Słuchajcie kontestacji. Jak wiemy, Europa ugina się pod ciężarem narzuconego sobie modelu państwa opiekuńczego. Na szczęście pojedyncze kraje zaczynają się z tego wycofywać.
liderem cięć w socjalu pozostaje Szwecja, ale na takie ograniczenia zdecydowały się też inne kraje. Pierwszego z nich mogliśmy się tutaj spodziewać. Wielka Brytania zdecydowała się ograniczyć świadczenia dla rodziców. Do niedawna rodzina z dwójką dzieci, niezależnie od dochodów, otrzymywała 1700 funtów rocznie. Obecnie zasiłki straciły wszystkie rodziny, w których chociaż jedno z rodziców zarabia powyżej 60 tysięcy funtów rocznie. Trochę dziwaczne jest to, że straci prawa do zasiłków rodzina, w której jedno z rodziców zarabia 65 tysięcy funtów, a drugie nic, a nie straci tego prawa rodzina, w której oboje rodzice zarabiają po 45 tysięcy, czyli w sumie dużo więcej. No ale to rządowy projekt, nie może wszystko być logiczne. Ponadto planowane są cięcia w takich świadczeniach jak dodatek o połowy, darmowe leki, darmowe przejazdy dla emerytów czy ulgi w abonamencie telewizyjnym. Kontestacja. Bardziej zaskakujące jest to, że do cięć została wreszcie zmuszona tak prosocjalna Francja. Chodzi głównie o zasiłki dla imigrantów. I to wcale nie jest jakaś drobna korekta. Francuski minister spraw wewnętrznych Manuel Valls ogłosił, że pomoc dla imigrantów zostanie obcięta o 83%. Również kilkukrotnie zmniejszą się takie łapówki dla imigrantów, którzy zdecydują się z własnej woli wrócić do domu, czyli wyjechać z Francji. Minister stwierdził, że dotychczasowa polityka wobec imigrantów nie działa tak jak planowano, więc trzeba jakoś sprawić, by do Francji nie przyjeżdżali już więcej ludzie, których jedyną intencją jest żyć na koszt podatnika. Dość ironicznym jest fakt, że do tych cięć zostanie zmuszony właśnie gabinet teoretycznie najbardziej lewicowego prezydenta Francji w ostatnich latach, czyli François Hollande'a. Jak widać, prawa ekonomii dotyczą wszystkich. Czy się tego chce, czy nie? Wolność, 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 wolność. Słuchajcie kontestacji. I czas na powrót starego, dobrego cyklu z głupotą na północ od Rio Grande. Tym razem wszystkie wiadomości ze Stanów Zjednoczonych. I w sumie jak tak pomyślę, to tak jest od dłuższego czasu. Jakoś mało głupich newsów przybywa z Kanady. Panie premierze Harper, jak tak można, proszę się postarać, bo wyrzucę Kanadę z tej rubryki. I zostanie tylko z głupotą przez Stany Zjednoczone albo coś w tym stylu, a to nie ma takiego uroku. No ale w każdym razie, jak już o głupocie mowa, to cóż się z tym bardziej kojarzy niż rozmaite organizacje ekologiczne? Raczej powinno się mówić oczywiście organizacje zielonych oszołomów, bo z ekologią jako nauką nie za wiele mają wspólnego, no ale już tak się przyjęło, więc żeby nie mieszać w głowach słuchaczom, pozostanę przy tej nazwie, że to ekologowie. No więc w Stanach Zjednoczonych jest taka rządowa organizacja EPA, czyli Krajowa Agencja Środowiska, która między innymi pilnuje, żeby do różnych rzeczek i strumieni nie spływały zanieczyszczenia. No i ostatnio organizacja ta się wkurzyła, bo usłyszała, że w Virginii w wyniku burz do różnych rzek, strumieni, a nawet do oceanu dociera substancja, która nie dość, że jest głównym składnikiem wielu trucizn, na przykład kwaśnych deszczy, ale także na przykład powoduje poślizgi na drogach i wiele, wiele innych groźnych sytuacji. Jest! Wreszcie można coś uregulować, pomyśleli biurokraci z agencji. I nie przeszkodziło im to, że wspomnianą substancją jest zwykła woda, konkretnie deszczówka. Agencja stwierdziła, cytuję, że w dużych ilościach woda deszczowa może być traktowana jako zanieczyszczenie. Aby uniknąć spływania jej do potoków, należy zostawiać odpowiednio dużo wolnych terenów, by ta woda miała gdzie wsiąkać. Według prokuratora generalnego z Virginii, Kena Cuccinellego, oznaczałoby to m.in. wyburzenie wielu domów i koszty rzędu 300 milionów dolarów. Tylko dla hrabstwa, na którego terenie toczył się spór. Sprawa skończyła się w sądzie i tam na szczęście sędzia Liam O'Grady utemperował oszalałych biurokratów, informując zdumionych przedstawicieli komisji, że woda jednak nie jest rodzajem zanieczyszczenia. Cóż, na naukę nigdy za późno. Iha! Słuchajcie kontestacji!
Kolejny ekologiczny wątek ze Stanów Zjednoczonych to sprawa Cash for Clunkers. Opowiada o nim John Stossel w jednym z filmów, które możecie znaleźć w Kontestkinie. Był to taki program rządowy z 2009 roku, zgodnie z którym za zezłomowanie starego samochodu obywatel Stanów Zjednoczonych mógł dostać prawie $5000 dotacji do kupna nowego. Miało to być wsparcie dla dołującego wówczas przemysłu samochodowego, a także poprawić stan środowiska dzięki zwiększeniu odsetka samochodów bardziej efektywnych, jeśli chodzi o zużycie paliwa na drogach. Całość znana była jako Car Allowance Rebate System, w skrócie Cash for Clunkers. I oczywiście, jak wiemy, ekonomii nie pobudziła, mimo że z tych dotacji skorzystało 1 000 000 osób. Po prostu, kto miał kupić samochód, kupił go właśnie w tej promocji, a potem na kilka kolejnych miesięcy ruch w interesie zamarł. Może chociaż cel ekologiczny został osiągnięty? A gdzie tam? Jak podaje portal Yahoo, pomysłodawcy projektu zapomnieli, że coś z tymi zezłomowanymi samochodami trzeba zrobić. Co prawda, współczesne samochody można niemal całkowicie poddać recyklingowi, ale na to nie pozwoliły agencje rządowe, obawiając się, że nieuczciwi dilerzy samochodów, zamiast dostarczyć samochody do punktów recyklingowych, sprzedadzą je innym klientom. Dlatego ustawa nakazywała niszczenie ich na miejscu. Samochody były po prostu miażdżone i do dziś walają się po wysypiskach i złomowiskach. Ostatecznie wszystkie trujące substancje z samochodów, których tam nie brakuje, trafią z powrotem do gruntu. Szkody spowodowane przez ten program dla środowiska są naprawdę wielkie, zwłaszcza w porównaniu z oczekiwanymi korzyściami. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. Być może lepiej ofensywa ekologiczna uda się stanowi Oregon. Tamtejsi legislatorzy rozważają przyjęcie podatku, którym obłażone zostałyby samochody spalające najmniej paliwa. Politycy zastanawiają się nad opodatkowaniem aut, które potrafią przejechać co najmniej 55 mil na jednym galonie benzyny. W ten sposób władze chcą zredukować straty w budżecie związane z mniejszą sprzedażą paliw. Czemu mówię, że ten program może mieć lepsze skutki dla ekologii, choć ewidentnie jest wycelowany w rozwiązania, które byłyby bardziej korzystne dla środowiska? Cóż, głównie dlatego, że z doświadczenia wiemy, że programy rządowe zazwyczaj działają na odwrót niż powinny. Kontestacja. A jak się już zbierze pieniądze w podatkach, to trzeba je też wydać, najlepiej na coś totalnie bezsensownego. Na topie jest teraz temat powstrzymywania masakr w szkołach. Nie będę mówił tutaj o debacie, która rozgorzała nad drugą poprawką, nad dostępem do broni w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, bo to wybucha co pół roku, to jest wałkowane w mainstreamie, a ja pewnie o tym mówiłem już przynajmniej ze 2 razy. A poza tym, nie ukrywajmy, słabo się na tym znam. Ciekawie jednak, na w większości idiotyczne oskarżenia zareagowało Narodowe Stowarzyszenie Strzeleckie, jedna z najbardziej wpływowych agencji lobbyingowych w Stanach Zjednoczonych. Otóż winę za słynną masakrę w Newtown szef stowarzyszenia Wayne LaPierre zrzuca na producentów gier komputerowych. To bezduszny, skorumpowany i korumpujący przemysł cienia, który sprzedaje i sieje przemoc wśród rodaków. To był cytat. No i już znaleźli się tacy, co go posłuchali, konkretnie władze miasteczka Southington w Connecticut. Za każdą oddaną płytę z brutalną grą lub filmem miejscy urzędnicy będą wręczać $25. Następnie wszystkie zebrane płytki zostaną zniszczone. Przedsiębiorczy Amerykanie już pewnie na to wpadli, ale jakby nie, to mam dla nich pomysł na łatwy zarobek. W paru sklepach w Nowym Jorku widziałem kosze ze starymi grami po dolarze czy po $2, tak więc wystarczy się tam wybrać na solidniejsze zakupy, jakieś brutalne gry na pewno tam się znajdą, a potem pojechać do Southington i ładny zarobek gwarantowany. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Czasem trudno w to uwierzyć, ale przypominam, że amerykańskie władze potrafią wydawać te pieniądze jeszcze głupiej. Na przykład na ratowanie nieefektywnych, upadających firm. Firm, które za ten ratunek potrafią
potem rząd pozwać. Tak właśnie zachowuje się AIG, która otrzymała 5 lat temu od rządu Stanów Zjednoczonych pomoc w wysokości 182 miliardów dolarów. Jednak teraz, gdy firma troszkę stanęła na nogi, to zaczyna mieć pretensje. AIG uważa, że przejęcie przez rząd 92% udziału w firmie, wysokie oprocentowanie pomocy oraz przekazanie miliardów dolarów do klientów AIG z Wall Street pozbawiło akcjonariuszy dziesiątków miliardów dolarów. I było pogwałceniem piątej poprawki, która zabrania przejmowania własności prywatnej na użytek publiczny bez sprawiedliwej rekompensaty. Aha, tę całą pożyczkę AIG dopiero co w tym momencie spłaciło. A większość akcji nadal jest w rękach rządu. Nie ma to jak dobre wykorzystanie pieniędzy publicznych. Kontestacja. Dla odstresowania jakaś wiadomość pozytywna. Nie wszystkie Stany są pogrążone w depresji. Przynajmniej jeden sobie z nią doskonale radzi. Chodzi o Teksas. Co prawda, początkowo problemy całej federacji odbijały się na Teksasie. Na przykład w 2011 roku osiągnął on rekordowy poziom bezrobocia i deficyt w wysokości 27 miliardów dolarów. Ale wtedy prawodawcy wprowadzili poważne cięcia budżetowe, zarówno podatków, jak i wydatków. I mamy mało zaskakujący efekt. Obecne 6% bezrobocie jest najniższe od kilku lat. Firmy się rozwijają, a podatek od sprzedaży przynosi niewidziane wcześniej dochody. W rezultacie budżetowa prognoza na następne lata to prawie 100 miliardów dolarów nadwyżki. Już w tym dwuletnim cyklu sprawozdawczym budżet Teksasu zebrał o prawie 9 miliardów dolarów więcej niż zaplanował. Gubernator Rick Perry już zapowiedział, że nie ma zamiaru szukać sposobów wydania tej nadwyżki, a wydatki stanu na pewno nie wzrosną o więcej niż 10%. Reszta zostanie zaoszczędzona i przeznaczona na czarną godzinę. Kontestacja. A teraz czas na finał i tytułowe pytanie, a co z biednymi dziećmi, które tak często pada z ust zwolenników interwencjonizmu państwowego? No właśnie, co się dzieje z biednymi dziećmi, gdy zajmuje się nimi państwo? O tym są dwa następne newsy. Pierwszy ze Stanów Zjednoczonych, jeszcze z ubiegłego roku, miał się pojawić w tak zwanej zaginionej audycji, planowanej pierwszej audycji trzeciego sezonu. Niestety z przyczyn technicznych zaginęła ona w głębinach twardych dysków naszych komputerów, ale dziś jej przypomnienie będzie na miejscu. Głupotę interwencjonizmu państwowego zaczyna dostrzegać nawet lewica, co słuchacze mogą zaobserwować po źródle, z którego korzystam. Jest to New York Times, sztandarowa gazeta socjalliberalizmu. Otóż jego publicysta Nicolas Christophe opisał, jak państwo wspiera analfabetyzm u dzieci. Dokładnie, jest właśnie tak, jak słyszycie. Formalnie państwo opłaca szkoły, w których dzieci mogą się uczyć, ale też jednocześnie wypłaca ich rodzicom zasiłki. I zasiłki są uzależnione od tego, jak bardzo beznadziejni oni są. W tym przypadku, jeśli dziecko ma poniżej 18 lat i ciągle nie potrafi pisać i czytać, taka rodzina może dostać za nie miesięcznie $700. Dla wielu biedniejszych rodzin jest to na tyle poważna suma, by porywać wręcz swe dzieci ze wszystkich lekcji, na których przypadkiem mogłyby się nauczyć czytać. To zaś tworzy klasyczny lewicowy zamknięty krąg. Ludzie, którym się pomaga, są coraz bardziej uzależnieni od państwowej pomocy, więc nie chcą w żaden sposób podnieść swoich kwalifikacji, bo obawiają się, że tą pomoc mogliby stracić, w związku z czym cały czas potrzebują pomocy, a następnie pomocy potrzebują ich dzieci wychowane w tym stylu. Dzieci, którym rodzice zabraniają uczyć się czytać, też raczej łatwiej w życiu mieć nie będą. Choć mogą polegać przynajmniej na znaczkach żywnościowych i dalszym dofinansowaniu za brak jakichkolwiek umiejętności. W tym momencie takie dotacje dotyczą ponad miliona dzieci w Ameryce. Według najnowszych badań niemal 2/3 z dzieci utrzymywanych przez programy podobno wyrównujące te nierówności w wieku 18 lat przechodzi po prostu na rozmaite formy zasiłków. Christophe zauważa też jeszcze jeden szkodliwy program, który miał pomagać.
Okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych kobieta samotnie wychowująca dziecko otrzymuje dużo większy zasiłek niż kiedy ma męża. Dlatego prościej jest wstrzymywać się ze ślubem. Jednocześnie badania wskazują, że procentowo 5 razy większa szansa jest na to, że w biedzie żyje dziecko wychowywane przez samotną matkę niż przez małżeństwo. Tak więc wystarczy mieć nadzieję, że lewica, kiedyś naturalny sojusznik wolnościowców, dziś podążająca prostą drogą do domu Wielkiego Brata, zaczyna się orientować, że szlachetne plany mogą przynosić niekorzystne skutki. Kto wie, może kiedyś przyjdzie czas, gdy jej wyznawcy przejrzą na oczy. Słuchajcie, kontestacji? Druga wiadomość uzupełniająca pierwszą już nie pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, zatem cykl z kłopotą na północ do Rio Grande na ten tydzień uważam za zamknięty. Przenosimy się do Afryki, konkretnie do RPA, gdzie kobiety w ciąży również otrzymują od rządu fatalne bodźce ekonomiczne. Zgodnie z tamtejszymi przepisami, bezrobotna kobieta ma prawo do 90 zł zasiłku za każde zdrowe dziecko, które posiada. Trzeba przyznać, nie jest to zawrotna kwota. Ale sprawa się zmienia, gdy dziecko jest niepełnosprawne. Wtedy kobieta otrzymuje równowartość 440 zł. W slumsach to naprawdę może zrobić różnicę. Jak w prosty i przyjemny sposób zwiększyć szansę na to, że będzie się miało niepełnosprawne dziecko? Odpowiednio często upijać się w czasie ciąży. Najpopularniejszy wśród takich kobiet, wśród których alkoholizm jest już plagą, jest tani alkohol zwany kach-kach, kosztujący na polskie 70 groszy za litr. Poza alkoholem zawierający też rozmaite inne silne toksyny. Na przykład kwas wydobywany ze zużytych baterii. Ale to wszystko dla dobra dzieci, co nie, panowie socjaliści? Radio Ludzi Wolnych. Na koniec polecę przyjrzenie się ciekawemu rankingowi opublikowanemu przez kanadyjski Fraser Institute. Jest to tak zwany ranking wolności obywatelskich, w którym wzięto pod uwagę 123 kraje i oceniono je względem stopnia, w jakim mieszkający w nich ludzie mogą cieszyć się klasycznymi wolnościami obywatelskimi, takimi jak wolność słowa, wyznania, zrzeszania się, przemieszczania, bezpieczeństwo osobiste oraz wolność gospodarczą. Na pierwszym miejscu z dużą przewagą uplasowała się Nowa Zelandia, na drugim, co zaskakujące trochę, Holandia, która słabszy wynik w wolności ekonomicznej nadrobiła innymi wolnościami, a w dziesiątce uplasowały się jeszcze Hongkong, Australia, Kanada, Irlandia, Stany Zjednoczone, Dania, Japonia i Estonia. Polska znalazła się na zaskakująco wysokim 37. miejscu, choć również akurat wolność gospodarcza była jej słabszą stroną w tym rankingu. Pomiędzy Gwatemalą i Peru, co na oko nie przynosiłoby chluby, ale o dwa miejsca w górę i w dół znajdują się takie kraje jak Niemcy i Singapur. Także trudno się bardziej szczegółowo o tym indeksie wyrażać. Zachęcam wszystkich do własnoręcznego przeanalizowania raportu na stronie Instytutu. Macie wszystkie dane, cały szczegółowy raport i metodologię tworzenia rankingu. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo. Co? Ahaha, żartowałem! No właśnie, rząd nie sponsoruje kontestacji. Nie mamy też żadnych innych sponsorów, którzy mogliby nas uzależnić, więc cała stacja utrzymuje się dzięki datkom was, słuchaczy. I dlatego w tym momencie chciałbym podziękować osobom, dzięki którym odbyła się ta audycja, czyli dzięki sponsorom. W tym tygodniu byli to Marcin ze Szczecina, albo dwaj Marcinowie ze Szczecina, ciężko powiedzieć, czy to niezależne wpłaty, czy to jedna osoba, oraz Adam z Warszawy. Oczywiście, jeśli audycja się wam podobała, to zachęcam do sponsorowania, a przynajmniej do komentowania pod audycją, gdyż no, daje to dużo satysfakcji, jeśli człowiek widzi, że ktoś docenia jego pracę. Jeśli ktoś chciałby pomóc natomiast w samym procesie tworzenia audycji, to zachęcam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Wszystkie linki, z których korzystałem, znajdą się w komentarzu pod audycją, tak jak zwykle.
I to już chyba wszystko, co miałem powiedzieć. A nie, jeszcze raz zapowiem, że za tydzień i za dwa tygodnie audycji na pewno nie będzie. Za trzy tygodnie prawdopodobnie będzie totalna miazga. Wynika to z gorącego przedsesyjnego okresu na uczelni. Wkład na radio utrzymać się jeszcze nie mogę, więc muszę sobie jakoś poradzić z tamtejszymi studentami. Zresztą nawet jakby to i tak lubię uczyć. No nieważne, w każdym razie słyszymy się za 3 tygodnie, a w wiadomościach prawdopodobnie za 4 tygodnie. Być może już z udziałem Wiktora. A tymczasem życzę miłego tygodnia i żegnam się już ze wszystkimi słuchaczami. Była to audycja Tydzień w sieci, a prowadził ją Grzesiek, STS Kosiorowski.